Tatranska historyczka elektryczka Kometa. Ten historyczny pojazd Kometa był przeznaczony w Wysokie Tatry i jeździł od 1913 roku na elektrycznej linii. Prawie w Wysokich Tatrach na wschodniej tatranskiej elektryckiej železnicy. To Tatiana tatranską železnicę przyszła. Wagon był tu sprowadzony jako poczta we wóz. Niektórzy go nazywali Nowa Poczta lub Pocztowy Urząd. Elektryczku zdy obsługował. Wagon obsługiwał motorniczy. Był to pracownik poczty, który wydawał i przyjmował przesyłki. Urzędu, który preberał, wydawał zasyłki, pohľadnice, zdovoleniek, balíky a różne inne pocztowe służby. Nachádzame sa na stanovišti rušňovodiča. Jesteśmy na stanowisku motorniczego. Mamy tu wszystko potrzebne do jazdy. Brzdenie samotné. Tu sa nachádza pôvodný hlavný kontroler, ktorým sa ovláda jazda. To jest pulpit główny. Tym kontrolujemy jazdę w przód i w tył. Je smerový prepínač a udáva nám smer jazdy. Buď pred alebo za. Tu máme pôvodnú prídavnú brzdu, ktorou sa brzdí iba električka. To jest vajha, tylko jazda električná. Aj plus prívesné vozne, ktoré ťaháme. Tu máme výstražné zariadenia. To jest sygnał baczność i dzwonek. Tak to płynął jej żywot a czas. I tak płynął czas do roku 1922, kiedy to na przełomie 22 i 23 zaczął jeździć z pługiem, ośnieżając tory, na które wiatr nawiewał śnieg. Iskry leciały z pantografa, co powodowało problemy z prądem, a przez to jechał on powoli. I wtedy zyskał miano Kometa. Prędkość konstrukcyjna tego pojazdu to 30 km na godzinę, której nie śmie przekroczyć. Ale stare druhy, jak mówili, gdy jeszcze jeździli ze śnieżnym pługiem, chwalili się, że jechali z prędkością 60-70 km na godzinę. Tu Kometa. Można jechać do lokomotywowni? Droga wolna. Rozumiem, dziękuję. Kometa służy do nostalgicznej jazdy, prezentacja kulturowego dziedzictwa w regionie.